Cześć, witam serdecznie. Startuję z tego miejsca, w którym ostatnio zginąłem. Za mną oczywiście duży potwór jeszcze do ubicia, ale tutaj tym razem muszę walczyć z tą hipotermią. Dlatego misia kolorowego spowalniam pułapką grawitacyjną i potem trzeba albo mu w brzuch, jak otwiera brzuch, można strzelać mu w brzuch, albo z tyłu w te kule. W każdym razie ginie, hipotermia jest, ale krzak też jeszcze jeden mamy. W razie czego do ogrzania, no i ten jeszcze mi się żyje tutaj kolorowo. Ale już ma mało zdrowia. Teraz strzał i pada. Trzeba uważać na hipotermię, krzaki już wypalone. I okazało się, że wystarczyło tam, wtedy co zginąłem w ostatnim odcinku, to tylko kwestia tutaj przejść tunelem i tutaj mamy już filar. Więc dość pechowo było w sumie, że upadłem tuż przed filarem i jednocześnie to napawa takim optymizmem, że to nie jest tak, że musisz jakiś długi kawałek iść, a potem jeszcze raz to wszystko przechodzić. Trochę tak, ale mniej więcej te filary są rozstawione. No i tutaj mamy pierwsze spotkanie z nowym bossem. Walka z bossem polega na tym, żeby właśnie rozwalić pod jego odnóżami to taki wielki pająk, a potem karabinem strzelać w te, nie w głowę, tylko w te takie, tutaj miałem problem, bo myślę, dobra, i co teraz? Jeszcze w ogóle panika, bo on zaraz wstanie, no właśnie, on zaraz wstanie. Ogólnie trzeba potem strzelać przy głowie, ma takie, jak to nazwać, kondensatory? Nie, takie niebieskie kondensatory, które trzeba strzelać, jak go utopimy niejako. Spowodujemy, że wpadnie do wody. To pułapka grawitacyjna i teraz szybko te zmiana broni, rozwalić mu pod odnóżami. Tylko, że właśnie nie jest to proste, ale to też pokazuje, w jaki sposób wygląda taka walka z bossem. Tu ma super atak. Szybko trzeba zmienić, jeszcze tutaj musisz kontrolować, bo to ja pogubiłem w ogóle te przyciski w tym momencie. Tylko musisz kontrolować życie, musisz kontrolować tutaj, żeby szybko naładować właściwie tę broń. Tutaj jest poza lodem, więc pewnie się uwolni. Padł. No i musisz uważać też, żeby nie wpaść samemu do wody. Teraz zmiana broni. To moje pierwsze podejście i w sumie trochę błądziłem, bo nie wiedziałem w co, a potem odnalazłem, dobra, okej, na głowie ma. Czyli tam na głowie trzeba w niego trafiać. Dobra, zobaczmy już, jak to potem wyglądało.
trzeba właśnie też uważać na to, żeby samemu nie wpaść do wody, tak jak już o tym mówiłem. No i ogólnie ta walka, patrzcie jeszcze na hipotermię, tutaj hipotermia nie dopadła, więc krzak też trzeba kontrolować. Mamy te roślinki, więc można trochę uzupełnić tę naszą amunicję, którą przy walce tracimy. Zdrowie trzeba kontrolować, więc nie jest to takie proste i oczywiste, ta walka. Ma już prawie połowę zdrowia i przy tej pierwszej, bo to okazało się, że to jest pierwsze spotkanie z nim, nie musimy całości zdrowia mu ściągnąć. Wystarczy tylko dojść do połowy. Nie, połowa prawie jest. Aha, i dodatkowo jeszcze wypuszcza takie kule, które lecą, są samonaprowadzające, lecą w twoją stronę. Strzela właśnie jeszcze, wystrzeliwuje takie pociski, które rozwalają ten lód i możesz wpaść do wody. Więc jest to trochę uciążliwe i problematyczne. No ale do zrobienia. Jedna noga. Druga noga. Prawie. Patrzcie, ile mam zdrowia. Idę jeszcze do wody, wpadłem, ale tu teraz mam dobra, kill. Strzelam stąd. I udało się. I teraz już mniej niż połowa i on w tym momencie ucieka z moim minimalnym zdrowiem. Szybko jakaś apteczka. I jeszcze rozpalić jakiś krzak, żeby hipotermię zniszczyć. Zniwelować. To było moje chyba pierwsze podejście do niego, ale to była taka wstępna walka z tym bossem. I teraz kwestia, żeby pozbierać jeszcze amunicję i znaleźć wyjście z tej pieczary. Entry. An extremely aggressive flying creature. Its sponge-like muscular structure is highly susceptible to freezing.
These icicles look unstable. If I shoot them, they might drop. Thing must have passed through here. Back up.
log entry. The lasers are optically amplified and would cut through hard matter. They must be powered by a nearby source of energy.
I destroy the power sources, the laser grid will shut down. W tym momencie odblokowaliśmy skrót, więc przez tą już bezpośrednio od filaru możemy ruszyć w górę. Nie mamy już tej bariery czerwonej. I tędy już bezpośrednio jest przejście do drugiej fazy, do drugiej fazy, do drugiego spotkania z naszym pająkiem. Więc ta druga faza z pająkiem będzie polegała także, znaczy ona będzie trochę rozbudowana, ale na początku podobnie jak w pierwszej fazie, czyli spowolnienie, a potem odnurza. Utopić. O, i tu właśnie wpadasz jeszcze do wody. To jest dość długa, długa walka, jeżeli chodzi o bossa, ale on wtedy w momencie wpada i teraz te kondensatory, niech tak będzie, 2200. I on tu w ogóle startujemy, gdzie on ma już mniej trochę zdrowia niż nie miał pewnego paska, który już na początku ma mniej, no bo za pierwszym razem go trochę już nadwyrężyliśmy. No i cóż, zobaczmy jak ta walka przebiegała, bo to trzeba jeszcze trafić dobrze. Pada, w tym momencie się i znowu powtarzamy. Raz, dwa, trzy, tak, trzy strzały. Dostaję, bo teraz już strzały nic nie dają. No już mam pół paska zdrowia i... Teraz trzeba go jeszcze doprowadzić do momentu, kiedy zacznie skakać po górnych platformach. O, i wypuszcza takie niebieskie właśnie latające kule, które lecą w naszą stronę. Najlepiej jak najszybciej rozwalić. Tu po bokach mamy oczywiście przed hipotermią krzaki. Mamy też w ścianach opcję, żeby sobie podładować amunicję. No i tutaj trzeba go sprowokować, żeby on wskoczył na naszą taflę lodu, bo tak to łazi i pomyślałem właśnie, że tym gadżetem może jeszcze go zwabię. Kule, które są w tym momencie do wabika lecą, ale wabik przestał działać, dlaczego lecieć do mnie. To jest trochę takie tutaj bieganie z nim, żeby on chciał wskoczyć. Znowu kulę wypuszcza. I samo naprowadzanie jest tutaj, nie działa za dobrze. I tutaj szybko, pach, i starasz się szybko, żeby go uziemić. Nie patrzysz, że ktoś tam ci leci z tyłu, strzela. Chcesz, żeby wpadł do wody właśnie. W tym momencie wpada do wody. Strzelamy w te kondensatory. Trzy strzały, jeden i drugi. Jeszcze przeładowanie się musiało ustąpić. Już ma coraz mniej zdrowia, ale to jest chyba ten moment, kiedy on zaczyna, on właśnie, skakać na górze. I tutaj tak dokładnie nie wiem, jaka jest zasada, bo poniżej pod nim, on tam na górze stoi, są takie otwierające się jakby oczy białe. Trzeba w nie strzelić, ale tak, żeby spowodować... O, jeszcze ci rozwali lód i w ogóle ale on przeskakuje. Trzeba zdążyć i strzelić w 4 czy w 3, tak żeby spowodować ten wybuch. Tutaj zaraz będzie to pokazane. O. Tylko wybuch w momencie, kiedy on jest jeszcze na górze. On w ciebie strzela tutaj z ładunków, więc też jest dość trudny to boss. Że nie bardzo, ale... Trochę trzeba się pobawić. I to jest taka trochę bieganina, nie? Mimo że naprowadzasz to, to trochę trzeba pobiegać. Jeszcze kule wypuścił. Te kule sobie powoli lecą. Tylko że w momencie, kiedy ty tam skaczesz, to nagle dostajesz w plecy i jesteś wytrącony z równowagi. O, tu i jeszcze czwarty się zaraz otworzy. Pyk i pół. Wybucha tamten ładunek w środku.
i on wtedy spada, ale jak on przeskoczy na drugą stronę, to musisz podlecieć do następnego i tutaj coś takiego wykonać. Jednocześnie oczywiście patrzeć na swoje zdrowie, na hipotermię, chociaż w tym momencie widzę, że tutaj hipotermia się jakoś nie aktywuje specjalnie. Teraz już przeskoczył, więc moje strzelanie tutaj nic nie daje. Być może jest jakaś inna strategia, ale mi udało się w ten sposób. O, w tym momencie był na górze, 4 rozwalone i tu teraz z niego atakujemy. Coś mu tam zabierzemy, no może nie za dużo, ale zawsze coś. Teraz trzeba taką samą operację wykonać jeszcze, aż straci zdrowie. Udało się, pada i teraz atak, to jest chyba też kwestia, jaką bronią atakujemy, bo tutaj już został pokonany. Ogólnie nie wiem, około 7, 8 minut 10 ta walka, więc trochę to trwa. No to głównie chodzi o to, że trzeba za nim trochę pobiegać, ale to jest najdłuższa walka z bossem w tej grze. Nie wiem, czy on jest najtrudniejszy, ale bo być może ten aluwialny król jest trudniejszy, ale trochę trzeba się z nim tutaj pobawić, pobiegać za nim, pogonić go, poszukać. No ale otrzymujemy teraz też ulepszenie, czyli kwas. To co mówiłem, mamy elektryczność, mamy ogień, mamy lód i mamy od teraz też kwas. Czyli możemy strzelać kwasem. Uzupełnienie amunicji oczywiście. I możemy ruszyć dalej. Mając tą broń kwasową, możemy teraz otwierać właśnie te drzwi, o których mówiłem. Te drzwi, które gdzieś tam wcześniej jeszcze były, ale teraz możemy je właśnie rozwalić kwasem. W ten sposób przedostać się do nowej. I rozdział 4. Kod życia. I tu jest już nowa lokacja, taka trochę mroczna. Nie ma za wielu tu wrogów. Bardziej taka z zagadkami, czyli z manewrowaniem kluczami. Ja cały czas staram się też szukać tej wiedzy, tych kostek wiedzy, żeby podnosić tę umiejętność i rozbudowywać ją. Zawsze gdzieś tu, to chociaż nie wiem po co jest ten zaułek na przykład, bo nic tutaj specjalnie nie ma, więc wędrujesz i nic nie ma. Jest dość ciemno, ale tragedii nie ma. I w całej grze, już jest tam parę godzin, nie mam w ogóle mapy, więc ale też nigdy nie miałem poczucia, że się zgubiłem, że nie wiem gdzie pójść i co zrobić. Więc tutaj jest pod tym względem w porządku.
I tutaj właśnie będą takie zagadki, czyli wyciągamy w danym miejscu zasilanie, tam nam się most dezaktywuje i musimy żonglować tymi ładunkami, że na przykład teraz go włożymy tu, to nam się winda aktywuje. Jest to taka jakaś swego rodzaju zagadka, że trzeba to tak tym pomanewrować, żeby potem na końcu uzyskać dwa źródła, dwa takie akumulatory do tego, aby otworzyć drzwi i aktywować kolejną windę. Więc póki co właśnie trzeba się w miarę zaznajomić tutaj z lokacją. Nie jest to jakoś skomplikowane, nie jest to trudne. W jednym miejscu trzeba zostawić, potem wjechać. Ja w kolejnym odcinku zamieszczę też to, jak to koniec końców przechodziłem, ale trochę tutaj trzeba nabiegać. Bo na przykład tu jest winda nieaktywna, bo trzeba ją z góry spuścić. I trzeba właśnie odpowiednio wykorzystywać te baterie. A to tutaj te dwie musimy przynieść i potem nam z przodu otworzyć windę. Aktywować. Więc w następnym odcinku będziemy działali, żeby aktywować tamtą windę. Tyle na teraz.